Nie udała się dzisiaj inauguracja sezonu Garbarni Kraków. Czego zabrakło, aby sięgnąć po 3 punkty? No fajnie weszliśmy w mecz, strzeliliśmy bramkę w 13 minucie, ale gdzieś potem przejął inicjatywę Śląsk. No ciężko mi powiedzieć, czego zabrakło. Na pewno gdzieś podniesiemy się z tego i będziemy walczyć w każdym kolejnym meczu o 3 punkty. W 13 minucie wpisałeś się na listę strzelców. Jak byś opisał tę sytuację? Było tam sporo zamieszania, ale ostatecznie finalnie fajnie się zakończyło. Tak, lewą stroną gdzieś Grzegorz Marszalik z Patrykiem Serafinem fajnie gdzieś stworzyli sobie sytuację. Patryk gdzieś do mnie zagrał, ja spróbowałem zagrać do Kamila. Kamil uderzył, ale gdzieś z linii wybił obrońca i ja po prostu gdzieś się znalazłem, dobiłem tą piłkę i udało się strzelić bramkę. Prezentujesz dobrą skuteczność na początku tego sezonu, 2 mecze i 2 bramki. No, gdzieś udaje mi się strzelać te bramki, ja czuję się naprawdę dobrze i dziękuję przede wszystkim trenerowi, że zaufał mi dzisiaj, że wyszedłem w pierwszym składzie. Dziś rywalizacja z Beniaminkiem z Wrocławia, za tydzień w delegacji również Beniaminek z Kalisza. Z jakimi nadziejami pojedziecie na tę rywalizację? No na pewno jedziemy tam po 3 punkty. Chcemy wygrać ten mecz, chcemy się gdzieś podnieść z dzisiejszej porażki i tak jak mówię, po 3 punkty na pewno tam jedziemy.